Staszku, były? Były! Jarzyny kupywały! A ogórków kwaszonych przypadkiem nie kupiły? Jacek Bromski jest bogiem polskiej komedii wiejskiej, nazywanej też przez niektórych wieśniacką i dobrze wie, gdzie szukać Pana Boga. Panie komendancie! Szukał go już w ogródku, za piecem, a teraz za miedzą i zawsze wychodzi mu to samo. Niedziela jest! Że stwórca najbardziej lubi polską przaśną reality z ogórami i gorzałą, cycatymi marynami oraz nieśmiertelnym jak biblijny Jahwe sojuszem kleru i władzy. W najnowszym filmie jest dokładnie tak jak w poprzednich, a jedyną nowością jest ze smakiem eksponowany, choć fabularnie słabo się broniący, biust Katarzyny Śmiechowicz. I wszystko fajnie, tylko martwimy się, żeby za kolejną powtórkę z rozrywki nie spotkało reżysera już tylko skaranie boskie. No, ja zawsze życie zadowolony. Tak, już chyba naturę mam. Jeśli DJ Niećpań nie uprawia seksu jak dziki królik, to żaden z niego DJ, tylko żałosna krosta wydobywająca z siebie muzyczne wągry. Bohater filmu Berlin Calling i Karus nie jest wbrew pozorom kierowcą podmiejskiego autobusu, lecz łysym bożyszczem przedwcześnie rozdziewiczonych fanek techno. Chłopak próbuje zamknąć materiał do nowej płyty, ale niebiańskie wdechy w tempie 100 tysięcy kresek na minutę nie pozwalają mu skupić się na pracy. Wizyta w szpitalu psychiatrycznym będzie więc jak znalazł. Tle lesbijski romans i gorące dźwięki umcy, umcy, umcy. Normalnie odjazd jak podczas słuchania Dody w trakcie świątecznych porządków. Choć nie od dziś wiadomo, że nie trzeba być domem, by nosić w sobie demony, to jakoś tak się składa, że najczęściej do opętań dochodzi za sprawą ponurych domostw. Udręczeni to kolejna historyjka, w której poczciwa rodzina zostaje dręczona, męczona, wdeptywana w ziemię i pomiatana, poniewierana i katowana za sprawą sił nieczystych. Tak więc nic nowego, z wyjątkiem, że cała historia oparta jest ponoć na faktach. Faktem pozostaje także to, że reżyserowi tego widowiska zabrakło jaj, aby je odrobinę rozhulać poza ogólnie przyjęte standardy. Tak więc zamiast perwersyjnych zabaw z krucyfiksem rodem z egzorcysty, dostajemy konfekcję skrojoną na potrzeby osób z twarzy zupełnie podobnych do nikogo. My všichni, ať chceme nebo nechceme, jsme její součástí. No i znowu lądujemy na czeskiej prowincji, która jednak w przeciwieństwie do wizji Jacka Bromskiego nie jest ani spokojna, ani sielska, ani wesoła. Za to ma pomóc rozwiązać problemy z własną tożsamością seksualną pewnemu nauczycielowi. Petru ucieka na wieś, bo nie do końca pasuje mu to, że jest gejem, jednak szkoła pełna przystojnych chłopców i ich ogarniętych obsesją nawracania na heteroseksualizm mamuś to nie jest to, co homotygrysy lubią najbardziej. W sumie wychodzi na to, że geje w polskim kinie to przegięte ciotki, a ci znad Wełtawy werterowscy cierpiętnicy. You can start a new life unless somebody else gets there first. What? Biblijna przypowieść o Kainie i Ablu ubrana w podarte ciuchy meksykańskich emigrantów. Ojcze Nasz, krew z krwi, ogląda się jak film sponsorowany przez Biuro Emigracyjne Stanów Zjednoczonych, mający obrzydzić wszystkim nielegalną migrację do kraju hamburgera i coli. Zamiast ziemi obiecanej jest tutaj znój, charuwa i bieda, a na każdym kroku czai się zdrada, złodziejstwo i bandytyzm. Jedyne, czego można być pewnym, to że albo ty orżniesz innych, albo oni zerżną ciebie. Sangre, dimi sangre. This is the last of them. Oh! Oh. She comes with a lot of baggage. Po lekko przeterminowanej Meg Ryan o komediach romantycznych przypomniała sobie Sandra Bullock. Na szczęście jej facjata nie przypomina jeszcze halloweenowej maski Jokera, więc odetchnęliśmy z ulgą. Tym razem inwazji żywych trupów nie będzie. Bullock jest tak zadowolona z roboty swojego chirurga plastycznego, że nie boi się pokazać całkiem nago, co zdecydowanie zwiększa wartość artystyczną filmu. Przynajmniej w oczach męskiej części publiczności. Panie będą mogły podziwiać kreację Ryana Reynoldsa, facet tak pręży muskułki, że zapewne liczy na Oscara. Nie w sensie, że go dostanie, ale że następna statuetka będzie modelowana podług jego kształtu. Sandra Bullock. Ryan Reynolds. Oh! Oh! Oh my god! Naked! Why are you wet? Oh my god!
the proposal. Spierdalamy.